Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe. Kontynuujemy naszą przygodę w Skyrim Special Edition na modach. I jesteśmy teraz właśnie w bezwiecznych, nawiecznych ruinach. I ruszamy do Fortu Zabójczy Młot, żeby wykraść jakieś tam plany. Srebrnych rąk, łowców wilkołaków. Dla towarzyszy. Co to wilki między sobą? A to chyba lisa złapały. Będzie skóra. Na kowalstwo. Nie ma potrzeby się pchać na razie, kurde. Już tak czasami się zastanawiam też, czy będę tak super dokładnie eksplorował wszystko, jak żeśmy pierwsze parę dzielnic wyeksplorowali. To czy będę tak się strasznie starał z tym, żeby jakieś zadanka typu właśnie zabić 5 bandytów robić? Chyba nie. Są lepsze. Ale to też jeszcze zobaczymy, bo to kurde, katka szmatka, wszystko wyjdzie w praniu. Ale niebezpieczne to rejony muszą być. Smok jeszcze lata. Mówiłem, że gdzieś tu smok latał, kurde. Niedaleko. Troll. Co to za dźwięki, kurwa? Przepraszam, czy to ten fort, którego szukam? Zróbmy tak. Otwórzcie drzwi. To zabije was szybko. Dawaj. A możesz te tych dwóch fucking rąk użyć do tego, żeby się kurwa wspiąć, ty... Kurwa. Kaleko. To się nazywa kradzież, a nie tam jakieś czajenie się, nie? Co zrobisz? Pokaż, co potrafisz.
księga. Zabiję cię. Zostaliśmy rozbici! Odwróć! No dobra. Jeszcze mogłem wejść tam na górę na szybko. Gdzie ona była, zobaczyć czy jakiegoś kuferka nie było czy coś. Nope. Dobra, to są te plany tu od razu. Odejdź się, póki jeszcze może. Co mi jest? O kurwa. Nieźle. Nieźle, co? You gotta be bad, you gotta be coś tam, you gotta be wiser. Czas zakończyć. Pięknie, Lydia. O to chodziło. Pobierz krew. Zbroja Apoteusa. A tu jeszcze będzie jakaś kopalnia, tak? Lodowcowy kryształ. Pierwszy raz to widzę chyba. Coś takiego. Tu rozumiem, że tu pewnie wejście do tej kopalni gdzieś będzie. Dobra, teraz dajcie mi 40 minut, żebym znalazł, kurwa, to. Okej. Okay. Dobra, miał klucz do kopalni, tylko to czy rozumiem, że tu gdzieś kopalnia jest, tak? Moglibyśmy ją sobie sprawdzić tak po prostu. Może jest tam właśnie ten lodowcowy kamień jakiś? Ciekawie to brzmi. Pewnie zajebiście by wyglądały zbroje z tego robione. Musi być gdzieś tu wejście do tej kopalni, w takim razie niedaleko. Możemy tylko tak zerknąć, czasami nie ma, nie?
Co ja odjebałem z tym piecem, pamiętacie? O! Wejście do kopa. Jak sobie przytopiłem sobie broń, pamiętacie jak przytopiłem sobie broń? Na początku gry gdzieś. Kiepski moment na zgubienie drogi. Tylko... Kurwa słabiutki ten mój gostek, kurwa, z tym swoim obroną, więc muszę przyznać. Wjeżdża typu u nią, wmachnął się parę razy, bo zajebał na miejscu. No nic, kowalstwo i już. Nic nie poradzimy. Importowany. Ostatni raz. Gin wreszcie, chcę zabrać twoje rzeczy. Nie mów tak do Lidii, ona się denerwuje szybko. No, ci dwaj są lepsi chyba. Zróbmy tak, zwycięstwo jest twoje. Dobrze Lydia go pocisnęła, ja pierdolę, zajebiście. No nic, muszę coś zrobić z tą zbroją, ale... Trochę ostrożniej też trzeba podchodzić, tak biegasz kurde i klikasz tylko żeby bił. Czasami się uda, że tak powiem, zrobić unik do tyłu. Bo zacząłem to używać tego co jakiś czas ostatnio. Tu właśnie pamiętałem. A to zwykłe żelazo? Mam nadzieję, że może będzie ten lodowcowy coś tam. A weź to żelazo, bo my żeśmy sobie chcieli te pierścienie też robić w sumie, ale z drugiej strony pierścienie chciałem tylko po to, żeby je zaklinać i zaklinanie przy okazji polepszać, nie? Bo opasek chyba się nie da zakląć, ale nie dam sobie ręki uczyć. Można tam sobie wziąć tą rudę żelaza. Myślę. No nie byłem w moim mieście, kurde, rodzinnym. Czasami mi się przyśni, ale tak, kurde, nie wiem. Chyba lepiej poznawać nowe jakieś miejsca. Jeszcze będzie nie raz czas, kurde, pojechać chyba.
Co to za takie głazy wielkie? Pułapka jakaś chyba się aktywowała, co? Już tu jestem, to wyciągnę. Później to przerabiamy, przypominam, na srebro, potem na złoto, robimy z tego pierścienie, a je zaklinamy i tak sobie, kurde, wszystko polepszam. Po trochu. Tu nawet wszystkich wrogów żeśmy wycięli. Ale za to na przykład kupić sobie mieszkanie, no wiadomo, też trzeba wybrać dobrze, nie? Już nawet nie chodzi o samo mieszkanie, co jest najważniejsze oczywiście, ale nawet sam fakt właśnie miejsca, no bo jak ja, tak jak ja mieszkam za granicą, ale wiesz, wiecie, od razu milion pytań, czy akurat będę chciał wiecznie tu mieszkać? Zawsze można też, wiecie, zależy jak się komu ułoży, nie? Ale zawsze możesz komuś wynajmować później to mieszkanie, a mieszkać sobie jeszcze gdzie indziej, nie? To jest taki pozytywny jakby tok myślenia. Bardzo. Bym powiedział wręcz. Ale też chujowo cały czas komuś płacić za wynajem i tych pieniędzy nawet nie odzyskasz w żaden sposób. I tak dlatego równie dobrze można się tak, że tak powiem, nie przejmować za bardzo, tylko po prostu znaleźć dobre mieszkanie w miejscu, w którym aktualnie przebywasz po prostu. I sobie tam kupić, nie? Znaczy w miejscu, w sensie, że na przykład w Irlandii, nie? Gdzieś tu, jakoś tam wiadomo, żeby móc się z tego miejsca, z tego mieszkania wszędzie dostać, gdzie tam chcesz. Po prostu sobie to kupić, nie? I zobaczyć jak będzie, jak się dobrze ułoży, no to... No to będziesz później komuś wynajmował to, a sam będziesz miał jeszcze tam na przykład gdzieś indziej, nie? Mieszkał. Może by nam można tak? No bo rozumiem, że ktoś na przykład mieszka w Irlandii, wynajmuje, ale już sobie w Polsce albo spłaca kredyt za mieszkanie, albo coś, nie? Albo buduje nawet, nie wiem, jakiś domek czy coś tam, nie? Ale to jak jesteś pewien, że... No bo po co sobie to mieszkanie? No po to, żeby, kurde, zamieszkać tam kiedyś w końcu, nie? No to rozumiem, że jesteś pewien, że chcesz wracać do Polski i to całkiem niedługo. Jeżeli sobie kupujesz mieszkanie w Polsce, nie? Od razu, jako pierwszą rzecz, nie? Ja właśnie bardziej prędzej bym się skłaniał do kupienia tu. I ewentualnie przecież też możesz sobie tutaj komuś wynajmować i potem, a mieszkać w Polsce, jeżeli stwierdzisz, że chcesz wracać, to możesz tu komuś wynajmować to mieszkanie, a mieszkać w Polsce, nie? Ja rozumiem, że każdy by chciał mieć i nikt się nie chce przywiązywać od razu do obcego kraju. I wiem, rozumiem też, że ogólnie to jest przywiązanie, musisz to spłacić zanim stąd się wyniesiesz, nie? No bo jakby nie było, no zarabiając w Polsce nie będziesz spłacał kredytu, kurde, w Irlandii. W Polsce się zarabia mniej. Dlatego pierwsze co to kupują sobie mieszkanie w Polsce, żeby mieć, bo chociażby dlatego, że nie wiesz jak się tutaj życie potoczy i jak coś to będziesz miał to swoje mieszkanie w Polsce, w swoim kraju. A rozumiem to bardzo dobrze. Ale z drugiej strony okaże się, że tu będziesz jeszcze w Polsce, jeszcze nie ogarniesz sobie miejsca, znaczy jakiś tam wiecie, roboty zajebistej, albo cały czas tutaj będzie lepiej. Gdziekolwiek jesteś, indziej, kurde, no i kiedy ty to mieszkanie zobaczysz, no, własne oczy, nie? Szkoda, że nie... Mam nadzieję, że to będzie udane polowanie, bracie. Mam plany. Świetnie. Może dzięki temu dowiemy się czegoś więcej o ich poczynaniach. Chyba zmusiliśmy ich do ucieczki. Jaki jest następny cel?
Srebrna ręka szuka fragmentów Utrada po całym świecie. Jedna grupa ukryła się w Rift. Odzyskaj ten przedmiot. Od tego zależy nasz honor. Okej. Okay. Niech będzie. Niech będzie dokładnie to. W Rift. Czyli w pękninie. Posiadłaś ci złoty obraz, mi się wydaje, że mamy wpierdol na dzień dobry, więc chyba nie. Może tu. Masz na sumieniu zbrodnie przeciwko prowincji Skyrim i jej mieszkańcom. Co masz na swoją obronę? Mogę sprawić, że załatwione. A teraz odejdź, zanim wpakujesz mnie w kłopoty. Dobra, mamy to przynajmniej z głowy. Irytuje mnie to, ale cóż. No jak na przykład chodzi, mówię o tym wynajmowaniu i kupowaniu mieszkania, dlatego że ja, kurde, jakbym miał na przykład... Ja nie wiem, czy ja bym zniósł myśl, że mam swoje mieszkanie gdzieś i wynajmuję tutaj na przykład, nie? Już wolę tutaj mieszkać, ale na swoim. I spłacać, nie? Jeszcze prawdopodobnie, że tak powiem, no bo łatwiej jest wziąć kredyt i spłacać mieszkanie w Polsce niż gdzie indziej, no bo tak jak mówiłem, jest... Więcej się zarabia na przykład tutaj, tak? Dlatego to jest też mniejsze jakby ryzyko czy coś. Rozumiem. Ale wciąż. No może uda się spiąć dobrze i spłacić szybko tutaj ten kredyt też, nie? Po prostu. Na tej zasadzie pozytywnie myśleć. No nie wiem, zależy, jak ktoś czuje. To jest osobista kwestia oczywiście, ale zastanawiam się. Okej. W sensie, że nie myślę raczej o powrocie na razie, bo nie mam za bardzo tego. To jest właśnie to, o czym jest tak jakby mowa cały czas, że... Już nawet jakbym miał jakieś dobre papiery, no to i tak tutaj znajdę lepiej opłacalną pracę z tymi papierami. Musiałbym naprawdę nienawidzieć już tego miejsca, żeby chcieć stąd spierdalać po prostu, nie? Znaczy może nie nienawidzić, tylko mieć dość. Wiecie, swoje to jest swoje, nie? Wiecie jak jest. Są tacy ludzie, co mówili już nieraz, o nie, mi już starczy, jestem spierdalem, nie? Nie mówię o Irlandii dokładnie, ale o po prostu obcym kraju, no bo to już jest. Jak jesteś... Po prostu nie u siebie, daleko od rodziny. Ja wiem, że na przykład jak z Irlandii lecisz samolotem do Polski, to są 2,5 godziny. Pół godziny na lotnisko. Nie wiem, pół godziny na chatę, tak? Jakoś. Dajmy na to.
Czyli razem 3,5 godziny. To jest szybciej niż pociągiem z kurwa, nie wiem. Z, nie wiem, Świnoujścia do Poznania. Czyli jakby nie aż tak daleko wcale, nie? Skoro szybciej. A, wszystko kwestia właśnie, jak to widzisz. Właśnie też warto, myślę, tak na to patrzeć. Że to tam, że w sumie to nigdzie nie jest daleko. Jak ty jest, jeżeli mieszkasz, mówię oczywiście o tych miejscach, w których jest najwięcej Polaków, tak? Jako obcokrajowców, w sensie, że właśnie Niemcy, Anglia, Irlandia, tak? Chyba. Jeszcze są Szwecja, Norwegia, to wszystko jest blisko. Nie trzeba na to tak patrzeć, że jesteś chuj wie gdzie. Jesteś tak naprawdę dosyć blisko, no. Tylko na mapie to wygląda daleko. Mówię, wystarczy 3-4 godziny i jesteś. No, albo szybciej nawet. W domu rodzinnym, jeżeli patrzysz na to z takiej perspektywy, że kwestia zależy od tego, jak daleko do domu, do rodziny. Nie wiem, czy tam, co wolisz, rodziców, brata, siostrę, jak tam chcesz, nie? Czy może, nie wiem, przyjaciół po prostu. Jakichś tam najlepszych. No wszystko nie jest tak daleko wcale. Mówię, są tutaj nawet ludzie, którzy mają jakieś mieszkanie na przykład w Irlandii. Już tam nie mówię, nie chodzi o narodowość tej osoby, tylko po prostu mają mieszkanie w Irlandii i wynajmują na przykład pokoje tam ludziom, na przykład mieszkanie czteropokojowe wynajmują każdemu po pokoju. Czy tam 3 pokoje z tego wynajmują komuś? A sami mieszkają w Hiszpanii, bo im się bardziej opłaca, nie? Są tak, tacy ludzie. Co robią, to tak. No widzę, że coś tu się szlaja ciągle. O, wilki, lilie zaatakowały, dobra. Co on kurwa, nieśmiertelny jest? O ja pierdolę. Ten mógł być dobry. Ale mnie nie trafił na szczęście. Tak jakby chciał chyba. Co tu miałem zrobić? A, okej. Okay. Odzyskać fragment Wurtruta jakiegoś. Skóra. A więc to ty mordujesz wszystkie moje wilki. Zginiesz za to. Nie. Ole mi zajebo.
aż zniknął. Nie, ja twoich wilków nie ruszałem. Jednego zrobiłem tylko. O, fajnie, wygląda trochę jak zbroja jaskra jakiegoś czy coś, nie? Szkarłatne kiedy z łucznika. Pararam. Pararam. Kondycja aż o 50. A nie, tu. Znaczy, no coś tam może. To da. Nie, na pewno tego nie założę. W sumie to wywalę chyba. Laczki mocnych pleców przynajmniej mają obronę jakąś. No i mamy ten nasz, kurde. Fragment Wurtruda całego. Zbadano? No niby zbadano, to chyba spadamy. Co tu jeszcze może być? Aha, można wejść do środka, no to wejdziemy na pewno, nie? O ile się nie mylę. Na przykład tu. Ta, no nie weszliśmy jeszcze. A więc wejdźmy. My zobaczymy się oczywiście w następnym odcinku. Dzięki, że wpadliście, moi drodzy. Zostawcie po sobie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie, zajrzyjcie do innych materiałów i do zobaczenia już wkrótce. Na razie. Ojciec mówił, idź do akademii, wykorzystaj swój potencjał. Skąd mam wiedzieć, o jaką akademię?